to, co możemy robić w tej sytuacji, to, co też jest najważniejsze dla nas, to zostawanie na miejscu, zostawanie z tymi, którzy nas potrzebują, którym też możemy towarzyszyć. Z naszym centrum o wiele było nam łatwiej wejść w taką pomocową sprawę, dlatego że od 2005 roku prowadzimy dom dla trudnej młodzieży, dzieci ulicy, też osób, którzy się znalazły w trudnej sytuacji, bezdomni również. Więc od pierwszego dnia wojny zaczęliśmy przyjmować uchodźców i wszystkich tych, którzy potrzebowali naszej pomocy. Zostaliśmy na miejscu, jak również siostry dominikanki, misjonarki Jezusa i Maryi, którzy posługują też w naszym domu i w naszej parafii w Fastowie. Jesteśmy niedaleko Kijowa, ponad 60 kilometrów, i taki najtrudniejszy czas dla nas był czas w marcu. W pewnym momencie czołgi rosyjskie były od nas 12 kilometrów. Już przygotowaliśmy się na najtrudniejsze chwile. Na szczęście nasze miasto Fastów zostało odbite i później to są uchodźcy, którzy już potrzebowali takiej pomocy i pocieszenia i którzy uciekali z innych obwodów kijowskich: Irpień, Bucza, Hostomel, Makarów, Borodianka. Natomiast kiedy już Kijowszczyzna została zwolniona, to, co jakoś było naszym bezpośrednim zadaniem, to było zadanie pomocy miejscowościom, i takich miejscowości mieliśmy pod opieką 18 z Borodianką na czele, która została bardzo zniszczona. I misji po odbudowie domu, karmienie ludzi, w pewnym momencie w naszym centrum było ponad 120 wolontariuszy, osób z całej Ukrainy. Staraliśmy się pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebowali, już w konkretnych miejscach. Jak były rozminowane tereny, mogliśmy się tam udać. Takich misji odbyliśmy około 90. Zawsze starałem się jeździć w habicie. Właśnie może to jest też temat konferencji. Jak byliśmy tam potrzebni. Ludzie się dopytywali, bo generalnie duchowni chodzą brani na czarno, byłem na biało. Więc pytali się kto, jak, i jak mówiłem, że jestem świeszczynikiem, kapłanem, to zawsze był też, szczególnie w tych ludzi, którzy stracili swoich bliskich, czy domy ich zostały zburzone w niektórych miejscowościach, to około 70% w obwodzie kijowskim miejscowości zostało zniszczonych przez wojsko rosyjskie. To zawsze był żal, zawsze był taki ból i w niektórych wypadkach też była taka mowa, że jakoś Pan Bóg nas zostawił. Ale jak nawet jeździliśmy z naszymi siostrami i z wolontariuszami, to zawsze mogłem przytulić tą osobę i powiedzieć: no, jestem kapłanem i jestem tutaj z wami. Czy to też nie oznacza, że Pan Bóg jakoś teraz blisko jest do was? I to było bardzo dużo wypadków takie uzdrawiające. Nie zostawialiśmy tych ludzi, staraliśmy się być obok. W zeszłym tygodniu, pod koniec tygodnia byłem pod Charkowem, który też jest bardzo zniszczony, u sióstr, którzy pracują w Korotyczu. Zawsze nocujemy, kiedy odbywamy misję do Charkowa. Tak samo w Chersoniu, który też teraz jest bardzo atakowany. Byliśmy 2 tygodnie temu. To jest to, co możemy teraz robić. Możemy towarzyszyć, być obok. I to dla nas też chyba najważniejsze, co możemy robić. No i na koniec.
nie dalibyśmy rady bez Kościoła w Polsce, bez pomocy z Polski. To jest ogromna wdzięczność i wyraz też ogromnej miłości wobec nas, za wszelką pomoc, za dobroć, za to, że wy jesteście, a my wtedy nie jesteśmy sami. W szczególny sposób też bardzo dziękujemy. Bóg zapłacił.